Wiele rzeczy nie rozumiem, ale piszę, bo to mi pozwala pojąć życie, kosmos i wieczne niebo. Wiesław Matuch. No, bardzo fajne zdanie, dlatego je zacytowałem w swojej książce, Wiesiu powiedział, które popieram, bo ja w swoim życiu, od kiedy pamiętam, no to już chyba 25 lat właśnie piszę teksty, jakieś rymowane utwory, no a także jakieś przemyślenia, jak czytam jakąś książkę, to robię sobie jakieś adnotacje, dygresje, albo wynotowuję jakieś takie zdania, które mi pasują i chciałbym je na przykład zapamiętać i kiedyś wykorzystać. Także prowadzę taki pamiętnik już od wielu lat. No, mi udało się też jakby moją córkę namówić do tego, żeby sobie założyła taki notatnik. I ona mówi, że tam sobie notuje te, na przykład sny swoje, opisuje. Więc polecam wam wszystkim pisanie. Pisanie naprawdę otwiera umysł. To też jest właśnie jeden ze sposobów na tego, aby ta wiedza, która jest gdzieś zawieszona w przestrzeni, zapisana, zaczęła do was spływać. To jest niesamowite, bo też jakby nasz mózg pracuje na pewnych falach i te fale trzeba odpowiednio dostroić i o odpowiedniej godzinie, na przykład ja wstaję wcześniej rano i w tym momencie, kiedy jeszcze umysł jest niezabrudzony zbieraniem informacji z zewnątrz, a po nocy został jakby niejako oczyszczany, uporządkowany, to łatwiej mi się jakby otwiera i łączy z tym kanałem przepływu informacyjnego. Wtedy tak niesamowite olśnienia przychodzą do głowy i nasze myśli są bardzo kreatywne i polecam właśnie spisywanie tego wszystkiego, bo nam się często wydaje, że na pewno będę pamiętał, za chwilę coś nas rozproszy i już nie wiemy, co się działo godzinę temu, a co dopiero wczoraj, przedwczoraj, więc właśnie poprzez pisanie ja jakby, można powiedzieć, doszedłem do tego punktu, w którym teraz jestem. Także różne są sposoby, ale ja mogę mówić tylko o tym, co doświadczyłem na własnej skórze, więc polecam to, jak najbardziej pisanie, właśnie pisanie wierszy. Do 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 do